naprawdę chciałby pan karania posłów? Wyobraża pan to sobie? Proszę pani, ja nie mówię, proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja nie mówię, należy ukarać posłów za to, co zrobili do tej pory, a uważam, że należy tych posłów przywołać, jeżeli będą nadal kontynuowali protest w tej formie, która uniemożliwia pracę 2/3 blisko pozostałych posłów, należy zastosować kary finansowe. Z całą pewnością. Proszę pani, nawet w przypadku zwykłego zakładu budżetowego, a w pewnym sensie można powiedzieć, że Sejm jest takim zakładem budżetowym, no może nie aż tak. No możemy też całą w tej chwili pracę doktorską wpisać na temat zakładów budżetowych. Mówię w wielkim skrócie. To jest, pracują ludzie tutaj za pieniądze podatnika. Z tym się pani zgodzi, tak? Jeżeli ma pani sytuację tego rodzaju, że dochodzi do strajku, to nawet w prawie karnym jakiekolwiek utrudnianie przez strajkujących pracy dyrekcji czy pozostałej grupie pracowników jest karalne. Czy pani o tym wie? Czy pani się ode mnie... No więc, czy pani widzi różnicę między posłem a obywatelem? Jeżeli rozpoczną obrady i mównica będzie blokowana, a posłowie nie zostaną wezwani do opuszczenia mównicy pod groźbą zastosowania kar finansowych i tej mównicy nie opuszczą, mimo tych... to wtedy mogę dyskutować z Prawem i Sprawiedliwością przeniesienie miejsca obrad. Ale na gwizdek PiSu, pozostawiając zupełnie bez żadnej odpowiedzialności kilkudziesięciu posłów uniemożliwiających obrady pozostałym, ja sobie nie pozwolę, bo mi godność na to nie pozwala, proszę pani. Ani godność moich wyborców przede wszystkim, bo o to chodzi.